Cześć wszystkim, to w kolejnym kanale, w kolejnym Daily Vlogu, znowu z zakończenia roku. Rok temu nagrywałem Daily Vloga, gdy kończyłem gimnazjum, a tym razem kończę liceum i też nagrywam. Cóż, no powiem wam, że niestety nie jestem w zbyt fajnej sytuacji, ponieważ zakończenie roku jest o godzinie 10, a ja standardowo muszę jechać pociągiem, czyli jestem w Ostrowie 7.20. Także no, niestety nie za fajnie. No dobra, myślę, że sobie jakoś poradzę, mam nadzieję, że ktoś przyjdzie i nie będę siedział cały ten czas sam. Dobra, cóż, ja się muszę ubrać w garnitur, więc widzimy się, no, później. Jest za 15:08, a ja już jestem w Ostrowie. No, przyjechałem właśnie 25 minut temu. Muszę sobie jeszcze na zakupy kupić sobie bułki, bo głodny jestem. No więc co? Chwilę idę do szkoły, no tak, nie wiem, koło 8. No i co? No i zjem sobie bułki i czekam na zakończenie roku. Dobra, ja już po zakończeniu roku. Tutaj jest moje śledztwo, ale pokażę wam je w domu. Teraz pociąg, więc widzimy się później. Jestem w domu, tylko czekajcie, się przebiorę. Ok, już przebrany. Dobra, wiem, że chcecie zobaczyć śledztwo, więc zaraz wam je pokażę. Oceny przedstawiają się następująco. Moim zdaniem oceny mam dobre. Nie wiem, jak wy je oceniacie. Myślę, że nie jest źle. Zresztą pytałem już bardzo dużo ludzi i wszyscy mówią, że oceny, jakie mam, to na ten moment to są dobre oceny. No słuchajcie ludzie, wiem, trochę krótki będzie ten film, ale z pewnego powodu. Jak to zwykle Facebookowie mają lepiej, bo wiedzą to już od wczoraj. A wy na kanale dowiecie się dzisiaj. Mianowicie w niedzielę o godzinie 18 pojawia się film Plany na wakacje, który myślę, że będzie filmem o wiele lepszym od wszystkich poprzednich. Mam parę pomysłów, jak dobrze zrobić ten film. Postaram się i mam nadzieję, że wyjdzie tak jak chcę. Będzie tu widać, że naprawdę się starałem, że włożyłem w to trochę pracy. Myślę, że wam się spodoba. A na razie moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście wstać łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i zacznij dobrze i tej vlogu. Jak zawsze mówię, zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!